Dobra, zagramy sobie kolejną arenkę. Dzisiaj rogalem, znaczy teraz rogalem w sumie. To jest do bani. To jest takie se w sumie. Nie wiem. To jest całkiem spoko, ma fajne statystyki, jest smokiem. Ta umiejętność... ta umiejętność czasem jest okej. Dobra, weźmy tego. Mietka. A grzybomanta. Do tej straciłem ostatnio szacunek, jak parę razy dostałem w nią friza i spaliłem pół deku. A ten 4-5 za 5, słabe staty jak na piątkę. Grzybomanta, dobry combat trick. Backstab i Viscerate. Co ja wolę? Wolę Viscerate'a chyba, bez Mary. A skrytobójstwo, hard removal. Herst jest spoko, ale tylko z coinem praktycznie. Błyskolis jest ok, ale wydaje mi się, że skrytobójstwo jest bardziej ok. Hard removal zawsze w scenie. No dobra, dwie słabe kreatury i 2-3 za 2. Niech będzie obsydianowy odłamek. Tak średnio mam opcję. A na to w sumie jest opcja. Kaldblad odpada w ogóle. No to weźmy to, bo może z tym się skąbić. A poza tym jest 4-4 za 4. Złodziej przyszłości. Dodaj kopię górnej karty stali przeciwnika do twojej ręki. Czyli mamy za 4-4-3 draw tak naprawdę i info o tym, co ziomek ma w ręce. I jak to się nazywa? Time travel kartę? Normalnie wziąłbym to, bo to jest super, ale weźmiemy sobie tego, bo wydaje się być fajny i nowa karcioszka. Wypatroszenie, cios w plecy i kobaltowy zgubowóz. No smog jest super, tym bardziej, że kombi się z tym. Ale Eviscerate'y też są spoko. Deja vu. Odkryj kopię zaklęcia zagranego przez ciebie w tej grze. No czyli póki co mogę odkryć albo Eviscerate'a kolejnego, albo skrytobójstwo. Nie wydaje się to być złe. To odpada, ale trucizna też jest całkiem spoko. Ale weźmiemy to deja vu. Jak mam 10 kart i już 3 teoretycznie Eviscerate'y, to może będzie ich więcej. To uważam za najsłabsze. Normalnie wziąłbym to, ale wezmę to, bo nie mamy trójek. Przy okazji jest smokiem, więc kombi się z tym. Może być... I kolejny smok, albo zatrucie broni. Obydwie karty bardzo mocne. Porywacza odrzucamy. Wezmę smoka chyba. Że zatrucie broni też jest super mega dobre. Ale w sumie pierwotny smokowiec jest obszarówką, więc też jest dobry. Dobra, weźmy pierwotnego smokowca. Będzie. To chyba sobie odrzucę. Bo to ma fajną umiejętność, ale statystyki bez sensu. Jak przeciwnik to zabija w swojej turze, to nic nie robi. Świetlik jest badziewny. A to jest 3-4 za 3, niech będzie. Kolejny smok, ale ten smok nie jest dobry na arenie. Szczególnie na rogu, bez rogu. Więc weźmiemy sobie chyba drogu, bo to jest sytuacyjne, a to zawsze tam jest 3-3 i dobiera kartę. Więc może być... Jeden sprint zawsze spoko, no dobra, sprint. Pozostałe karty, takaś tragedia. Yeti albo halucynacje. Halucynacje mi się z niczym nie kombią, nie mam potrzeby kradnięcia kart od przeciwnika. A Yeti jest dobrą czwórką, więc niech będzie czwórka. To jest do bani, no bo ile kart mogę zagrać w jednej turze? No dobra, jak zagram dwie i to jako 3-3, to nie jest takie złe w sumie. No może to piknąć, bo to jest takie sobie, no niby tam dobiera karty, więc też nie jest złe. Tak do Mirangu się do niczego nie przyda, no chyba, że wydraftuje jeszcze jakieś bronie. To może mieć miejsce, bo to dopiero 16 karta. Dobra, spróbuję, zaryzykuję. Wezmę to i będę szukał weaponów. Czwórek mamy dużo, kosior może być pink z drołem, jest ok. Więc jak będzie kosior. O, jest klinga cienia. Dobra broń. Dobrze się kombi z Gnomirangiem. No te karty też są spoko, chociaż obrońca skałku górze na rogu nie robi nic, to jest dobrym late game'em. No ale weźmiemy tą klingę cienia z powodu tego Gnomiranga. Nie wiem, czy jakbym nie miał tego, to nie wziąłbym tego za 8, ale to też jest spoko. To jest dobre, tylko jak przeciwnik nie ma stronników, więc jest ogólnie do bani. To może być, bo ta agonia jest, znaczy ta umiejętność jest całkiem spoko. I broń też mogłaby być, gdybym miał więcej kart do kradnięcia kart. Mam chyba tylko jedną. Tego Mirka. A jedna karta... Przez chwilę. Nie, każdej klasy, raczej innej klasy. Dobra, weźmy tego. Deja vu albo poszukiwać możliwości, albo dwójka. Poszedłbym chyba w dwójkę, bo nie mam w ogóle early game'u. No, zdecydowanie. Onyxowy odłamek mocy. No tam jeden stronnik. Znaczy no jeden stronnik trochę mało. Upgrade'nąć tego raczej nie upgrade'nę, bo nie mam agonii tyle. No ale tu i tak nic nie ma innego. Więc jako removal to potraktujemy.
Drugi sprint wydaje mi się, że za dużo. Zadaj 3 punkty obrażeń stronnikowi, jeżeli zginie, dodaj monetę. No, niech będzie takie. Dwójka, jasne. Zryw, dobierz kartę z kombinacją. Czyli mogę dobrać wypatroszenia. Tak naprawdę to chyba wszystko, co mogę dobrać. Albo zdrada. Albo 3-4 zatrzymany. No, gdybym miał więcej kombinacji niż dwie, to bym mógł to piknąć, ale no, jest dosyć mocno prawdopodobne, że dobiorę najpierw dwa Eviscerate'a, dopiero później to. A to jest jakimś tam formą removalu, więc niech będzie. Late game. Nie mamy w ogóle late'u, więc jeden robal będzie spoko. Złodziej. No normalnie wziąłbym tego złodzieja, ale mam dziury w trójkach i mam tego gnomiranga całego, więc broń mi bardziej pasuje. Chwilę. Tego nie chcę, bo te monety nie są fajne. To jest takie se. Czy ja chcę to pikować? Chwilę. Tutaj nie ma drołu. Tu jest draw. Tu jest draw. I tu jest draw. No, może być chyba. Nawet bez żadnego dodatkowego draw w końcu to zagram. Poszukiwany albo ta broń. Weźmy broń może. Opiekunka grobów jest taka se. No, bo to łatwo zabić, więc nie bardzo. Poszukiwany. Dobra, wezmę broń. Déjà vu, ostrze zatracenia MC Tech. Déjà vu odrzuty. Więc albo MC Tech, albo ostrze. MC Techa wezmę. Może się przydam. Złodziej przyszłości. Z racji tego, że to karta limitowana czasowo, to bieremy. No dobra, mamy deczek. Nie wygląda źle, ale ostatnio przed chwilą, jak mówiłem, że deczek nie wygląda źle, to zrobiłem 4-3, więc powiem, że wygląda tragicznie. Mam nadzieję, że uda się chociaż zrobić dwie wygrane i lecimy z grami. Dobra, mamy wodę, mamy gierkę. I w sumie to wszystko wyrzucę z tej ręki. Mając dwa déjà vu, możesz zagrać déjà vu, następnie déjà vu i na koniec déjà vu z... No, kofer. Jakbym miał jeszcze tego Radiant Elementala, żeby obniżyć koszty, to mógłbym grać w kółko déjà vu. I zrobić Edwina milion na milion. Gotowi do jutrzejszego kibicowania? No, gotowi, gotowi. Nigdy nie byłem tak bardzo gotowy do nic nie robienia, jak jestem dzisiaj. I będę jutro. Enedue Fikerabe. Czekam na rozkazy. Czekam na rozkazy. No. Się wiem, Irek. O, Ultimate Token Destroyer. To co stream o 17, bym nie musiał słuchać krzyczących sąsiadów. A to my gramy o 17? Może odpalę. Ew. Chociaż w sumie. No, chciałoby się czwórka zagrać, ale muszę skrócić ten stoliczek. Niech będzie i tak. Penhunter godny stworzenia, tak. Jak się gra przeciwko Paladynowi? Całkiem nie najgorzej. Masz Expo Trapy, masz Rexara. Więc jak szybko ogarnie stół, to nie jest źle. Aha. Mogę zagrać dwie kreatury albo złodzieja. No zagrajmy złodzieja. Dobre. Very dobre. Na świętą światłość.
Czekam na rozkazy. Kojarzysz Xtentaciona? Tak, kojarzę z jednej durnej akcji na YouTubie. Został postrzelony w aucie. Czy podejrzewam, że ludzi, którzy zostali postrzeleni w ciągu ostatnich 24 godzin na świecie jest sporo i żaden i los żadnego z tych ludzi nie jest dla mnie jakiś super interesujący. Bo, mówiąc najprościej, na świecie ich nie znam. I pana XXXTentaciona, czy Tentaciona, czy jakiegoś tam innego, też w sumie nie znam. Więc w sumie to współczuję, bo to oczywiście jest niemiłe zostać postrzelonym, ale no nie jest to coś, co mnie w życiu interesuje. Niejaki XXXTentacion. Na pojedynki amerykańskich gangów też w ogóle mnie nie interesują. Okej. Czekam na rozkaz. Okej. Okej. Łopa! Nie, jakie kombo! Atak, atak, boom, atak, atak, boom! Nigdy nie chciałeś chodzić z kałachem w gaciach po ulicach Detroit? Nie, nie miałem tego pomysłu. Get out from my jungle. Hello. Co my tu możemy zostawić? Klingę cienia chyba tylko, nie? Czy teoretycznie może to też zostawię? Nie. Dobra, wyrzućmy to, poszukajmy jakichś kratów. Super. Ale mamy combo Klinga plus Gnomirang. O jakie akcje chodzi? No tam CD Projekty i inne polskie firmy produkujące gry. Tak uogólniając w skrócie. Oła. Jakie pakiety kupować, żeby złożyć ten deck druida, co ostatnio grałeś? Ostatnio miś kupiśku grałem z 10, no dobra, z 5 druidami, więc w sumie to nie wiem. Wiesz, powiem ci w ten sposób. Znajdź sobie deck, o który ci chodzi. Bo nie wiem, o który ci chodzi, bo tak jak wspominałem, grałem paroma druidami. Zobacz sobie, których kart ci brakuje, które masz, a których nie masz. Czyli których kart ci brakuje. I zobacz sobie, z jakich dodatków są te karty. I sobie te karty craftuj, albo właśnie z tego dodatku kupuj te karty. To takie będzie logiczne. Graj. Polecasz jakąś dobrą drukarkę w kolorze do 500 zł. Tak, HP polecam, bardzo fajna. Come here, little birds. Czy nagrywam coś na YouTube'a? Wszystkie areny. Co prawda wrzucam z 1/5, ale wszystkie nagrywam. Czy włączę muzykę? Nie, bo będzie się mieszać z muzyką z kart Stallona i nie będzie to dobrze brzmiało, podejrzewam. Czy to mogę pokazać, proszę. Nie chcę atakować, bo chcę to rzucić, a jak rzucę to nie mam zagrania, więc wolę zagrać tak. Czy doszedł donate? Już patrzę. Ogólnie sorka, batorka, ale na arenach... O, shit. Na arenach są wyłączone alerty subowo-donate'owe, dlatego nie było. Zły Fred, piąteczka, arena zawsze spoko. Dziękuję bardzo serdecznie i dziękuję bardzo serdecznie. Nie, yeah, armor up. Okej. Okej.
Tak jak mówiłem, ja osobiście nie słyszę praktycznie muzyki z KS-a, nawet jak nie ma radia. No nie wiem, no jak chcecie, to może lecieć do mnie, to tam obojętne. Jak wam dobrze z taką muzyką, jak jest teraz, no to spoko. Czy to dobiera karty? Kopiuj. Czyli to nie działa z tym. Nie. Tak z ciekawości, bez szczegółów, co się bardziej opłaca? Te czy Twitch? Pytam pod kątem finansowym i drugie pytanko. Jakiś Don't Starve albo Oxge Not Included leci na YouTube. Co się bardziej opłaca? Znaczy, zakładam, że YouTube czy Twitch? Nie wiem. Zależy, gdzie się więcej zarabia. Bo jest na przykład taki kanał, który 80% filmów ma sponsorowanych. I podejrzewam, że ten kanał zarabia z 50 tysięcy miesięcznie. A jest taki kanał, który na przykład na Twitchu ma 5 tysięcy subskrypcji i ileś tam donate'ów. I podejrzewam, że ten kanał tak zarabia też 50 tysięcy miesięcznie. W związku z czym może być i to opłacalne. No to tak ciężko powiedzieć jednoznacznie, które jest bardziej opłacalne. Dużo mynek. A czy będzie na YouTubie jakiś coś tam? Nie wiem. Nie mam nic z tego takiego w planach bardzo zaawansowanych, więc nie wiem. Żółwie rządzą. Żółwie rządzą. Nie. Oto sprawiedliwość. W czemu chciałbyś nowy dodatek? Chodzi mi Ungoro, dinozaury, Frozen Tron, Devnajci, Koboldy, Koboldy, Widgewood to las. To najbardziej chciałbym nowy dodatek. Nie mogę powiedzieć. Z pewnych względów. Znaczy, nie, w sumie mogę, dobra. To najbardziej chciałbym, żeby nowy dodatek był z... Ktoś jest ranny? Z goblinami. Czy ktoś jest ranny? Istnieje taka szansa. Ty, nie mam jak tego zabić. No fugiu. Ej. Not even śmieszne. Shadow War Dev. Mogę wam powiedzieć, że ten dodatek, który będzie w sierpniu, będzie jedynym takim dodatkiem, odkąd wyszedł Hearthstone. A resztę się musicie sami domyślić. Jakby się ktoś po tym domyślił, co powiedziałem, o co chodzi, to byłbym w szoku. Albo byłby to przypadek. Ale będzie ciekawe. To rozważyć. Ilu Spellbreakerów gra Evan Warlock? Albo jednego, albo dwóch, albo zero. Zależy, ile osoba grająca Evan Warlockiem ich włożyła do deku. Bo to nie jest tak, że Evan Warlock ma jakąś przypisaną liczbę Spellbreakerów i taką liczbę musisz mieć, bo jak nie, to skiśnie ci wątroba i zgniją ci jądra. Dobra. Ty out. Ty out, ty out, ty out. Graj. Kto ci powiedział takie info? Nie wiem. Chcesz powiedzieć, że sierpniowy dodatek prowadzi coś nowego? Nie. A ty wiesz o tym dodatku z jakiego powodu?
Zobaczycie. Tak sobie myślę. Czyżby dzięki nadchodzącym wakacjom jest wzrost liczby widzów? Nie wiem, może. Ostatnio był spadek, ale tak w sumie zastanawiałem się, muszę przyznać szczerze, dlaczego. I wahałem się pomiędzy tym, że byłem desperacko załamany i oglądało się mnie jak gówno, tym, że są przed wakacjami te tam oceny, sesje i tak dalej, tym, że Hearthstone ma mniejsze zainteresowanie i w sumie nie dowiedziałem się w sumie dlaczego. Dobra. Coś by tu trzeba zrobić, nie? Mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak, mogę zrobić tak, mogę zrobić tak. Mogę ci wjechać na mordę. Mogę sobie zagrać kwiatki. Graj. Według mnie ten filmik od Aren zdecydowanie podniesie ci liczbę widzów według mnie. No według mnie to nie, ale... Może się nie znam, tylko 5 lat w tym siedzę, więc może mieć rację. To dlatego, że zachowałeś się jak gówno. Możliwe, że tak. Nie mówię, że nie, bo w sumie może być to prawda. Serio, brak ci jednego damage'u, no kurwa. Se trafił, no nie wierzę. Gotowe. Będzie na okładce nowego dodatku. Dodatki w Hearthstone nie mają okładki. Questy z golem i pyłem są już na zawsze, czy tylko przez jakiś czas? Do 2 lipca bodajże. Czy nowy dodatek prowadzi turnieje? Nie wiem. Czy to chodzi o te obrazki z kółek, co pokazywali? Czy nie wiem, o co pytasz, więc nie wiem, czy o to chodzi. MKR będzie nowym bohaterem. No, dodatek będzie się nazywał Przygody MKR-a w świecie jaszczurek. Hearthstone Battle Royale to nowy dodatek. To na bank. Ale chciałbym, żeby Blizzard zrobił Battle Royale'a. Tylko takiego, wiecie, nie takiego jak Heroes of the Storm. Okej. Okej. Więc 1,5 minuty straciłeś na to, żeby i tak umrzeć. Super. Co my tu mamy? Mamy trójkę. Dobra, to i to i to możemy outnąć, a trójkę sobie zostawić. O, krap. Niezłe rozdanie. MTG Arenka nie grana, bo brak czasu, czy jednak nie podeszła? Nie wiem. Znaczy ja mówiłem, że ta gra jest dobra, ale to się na streamie nie nadaje. Nigdy nie mówiłem, że będę w to jakoś maniaczył. A nie gram, w sumie nawet nie wiem czemu, się nie chce. Dobra. Dawać Mirka. No, może być. Patrzcie, na trzecią drugą combo. I know where, nie wiem. Ból czy trapienie? Nie mogę się zdecydować. Czy my chcemy to zagrywać? Bo mogę to streamować za darmo. I zagrać takiego. O, niech będzie. Graj.
Problemem Switcha jest, że to, że nie ma takiego hype'u jak PS czy Xbox. Zakładam, że nie mówimy o całym świecie, tylko o Polsce. Bo z tego co kojarzę, to na całym świecie sytuacja wygląda ciutkę inaczej. Dobra, zróbmy, nie wiem, trochę greedy takie zagrania. Ej, patrzcie. Mogę w kółko tak grać. I faktycznie, jakbym miał teraz Edwina, to bym mógł napakować do gigantycznych rozmiarów. Mówimy o Polsce. A to nie wydaje mi się, żeby z powodu tego, że Switch popularny w Polsce nie jest, Nintendo ładowało kasę w cokolwiek. Słyszałem, że ponad za posiadanie wszystkich Murlocków dostaje się legendę, o co dokładnie chodzi? Już się nie dostaje, kiedyś się dostawało, jak miałeś wszystkie Murlocki, to dostawałeś Ork Mark Eja, czy jak mu tam? Tego za 4 many 2-4 szarża plus 1 do ataku za każdego Murloka na stole. I on był nagrodą za posiadanie wszystkich Murloków, ale w tym momencie wycofali to i możesz go jedynie skraftować. No to przypsy trochę. Problem jest taki, że nie mam jak skombić tego. Dobra, zagramy tego Mirka. To wytraduję. Siema, Norek. Pomyśl, jaki byłby kombo, jakby wziął tego, co dostaje, plus tyle statystyk, ile kart zagrałeś w duże, no też byłby. No, tylko że to takie kombo, że musisz mieć tego Radiant Elementala, którego normalnie nie masz, nie? Serio. A właśnie, jakie twoje poglądy polityczne? Moje poglądy polityczne są takie, że nie gadam o polityce na streamie. Nie dostrzegam zapotrzebowania na taki rodzaj tematów. Co ja tu robię? No po części też problemem, bo nie wychodzą na niego zajebiste gry, w które możesz grać na PC czy na innej konsoli. Ale... No faktycznie. Ty patrzcie jaki ten. Zagrywamy tego, wiemy, że on dobierze to od razu atakujemy, a tak to by mnie zaatakował. A? Dokładnie po co do rozrywki politykę wieszać? Znaczy, ja nie wiem. Ogólnie gadanie o polityce takie... Jakby w tym kraju ludzie jeszcze to zmieniali w związku z tym gadaniem, to byłoby spoko, a... A, mniejsza. A. Interesujące. 4-8 szukamy. No znaleźliśmy 4-12 nawet. Aha. No trochę ryzykowne. Jak on dostał z Isery to, co czyści stół, no to Lipton. Prawdopodobnie GG. A to tylko 20% szansy. Okej. No to też raczej GG.
powstań! Przyszłość właśnie na tym! No to lipa. Bardzo duża lipa. A faktycznie, przecież ten, to dwa daje, o Boże, wali 5 damage'u, zabijało go, okej? Okay? Nie mówiłem. Ale wydaje mi się, że Switch całkiem popularny w Polsce. Znaczy on nie jest niepopularny, natomiast w innych krajach jest o wiele bardziej popularny niż w Polsce. Z tego co się orientuję, ja nie powiem, żebym był znawcą tematu albo jakoś dogłębnie go badał. Ale z tego co mi gdzieś tam w głowie świta, no to na zachodzie to jest dosyć popularne, tak ogólnie. Serio. No się jedyny, naprawdę. Tak, to jest coś, czego potrzebowałem w tej turze najmocniej. No to GG raczej. O, trzeba tę miserę po prostu zabić. Jakieś kłopoty? Jak zagram teraz sprint, to przegrałem. Jak nie zagram, to też przegrałem. Oj. Planuję robić omówienie nowych kart nowych. Nie. Jakie jest opóźnienie na twoim streamie? Kliknij sobie na kółko na streamie, tam masz ustawienia chyba zaawansowane, coś takiego i tam masz opóźnienie. Każdy może sobie sam zobaczyć. No chyba wszystko wyrzucimy. Trochę drogie te karty. Witaj. Gotowe. Gotowe. Do usługi nieco. Oto sprawiedliwość. Nie. Chodźcie do mnie, ptaszki. Chodźcie do mnie. O, dziękuję, kochanie. Właśnie włączyłam smuga. Ups. Obiecuję się poprawić, kochanie. Kochasz mnie, kochanie? No to dobrze. Dobra. Wiemy, że ma Counterspella. Jeżeli go zagra, to no, trzeba patrzeć, czy to będzie ten sekret, czy inny. Ile jeszcze to będzie? Dobra, to nie jest sekret. Tak, trochę.
przyszło mi! Nie wiem, czy to nie jest ten counterspell, a czy ten sekret nie był tutaj. No w sumie to i tak chcę zagrać tak. Dobrze mi się wydawało. Matko, jaki dobry obiadek. Nasza warta będzie trwać wiecznie. Nasza warta będzie trwać wiecznie. No. Nie mogę powiedzieć, żeby to była imba. Chociaż chwilę. Sprawiedliwość. Jabnę tego. Jabnę tego. Zagram se sekret i graj se. Czy wróci granie jak kiedyś Kreset Agro Paladin? Nie wiem. Czy nie uważasz, że takie nagrody jak są teraz za questy, czyli gold plus mana, powinny zostać na zawsze? Myślę, że to pomogłoby nowym grajkom bardzo. Z założenia każdy człowiek, albo przynajmniej duża większość, jeżeli może coś zyskać, to chce zyskać więcej. Brzmi to totalnie bez sensu, wiem. Ale chodzi mi o to, że jeżeli pracujesz i dostałbyś w jednym miesiącu podwójną pensję, to chciałbyś, żebyś dostawał taką pensję co miesiąc. Tak samo jest w przypadku tych questów, że chciałbyś, żeby to było na zawsze, mimo że to jest jednorazowym eventem. I wydaje mi się, że każdy chciałby, żeby takie questy były. To tak z definicji. Natomiast to jest jedno, a co do pomocy nowym graczom, no pomogłoby to, wiadomo, natomiast no, nie wydaje mi się, żeby to akurat było najlepszym sposobem z możliwych. Mało życia. Magma Pyroblasta za 5 many. To nieźle. Zepsuta jestem. Co my chcemy z tym zrobić? Tak trochę kiepsko. Guzik mi to daje, no zobaczymy.
Nie uważasz, że dobrą pomocą dla nowych graczy byłoby danie standardu za free albo standardu plus jakiegoś jeszcze dodatku, bo moim zdaniem jak się zaczyna to się to jest tego po prostu za dużo i za wolno zbiera się karty. Ja już od dawna mówię, że moim zdaniem standard powinien być dla wszystkich udostępniony za free, bo każdy powinien mieć z niego karty. Bez względu na to, czy grał, czy nie grał, czy zaczyna, czy nie zaczyna. I że nieudostępnienie tych kart to jest no, nomen omen kpina ze strony Blizzarda. Tak, uważam, że standard powinien być za darmo, już dla wszystkich. Natomiast co do nowych graczy... Gadałem z paroma osobami, znaczy ze swoimi znajomymi. Bo wbrew pozorom większość youtuberów, streamerów grała w Hearthstone'a. I wszyscy mówią to samo, że... Wrócenie do tej gry, w momencie, w którym przestaliście w nią grać, jest niemożliwe. Że jest możliwe, może nie chcę, żeby wyszło, że przesadzają. Jest po prostu zbyt ciężkie, nie? Że zebranie tych wszystkich kart, nadrobienie tych dodatków, deków, etc. jest przejebane i też mi powinien coś robić dla ludzi wracających, żeby było im łatwiej, no ale nic nie robi. A co myśleć o tym, jakby dali tryb gry free to play na zasadzie areny za 150 golda do 3 przegranych z wykorzystaniem wszystkich możliwych kart? W sensie areny w ładzie? Muszę znaleźć jakąś odpowiedź, bo kina odpinga. Na tej arenie nowej druid, wojownik czy kapłan? Chyba wszystko takie samo mniej więcej. Wziąłbym kapłana. Robi po 3 miesiącach niegrania, dostałem 3 pakiety z najnowszego dodatku. Ło, szał. Blizzard się obudzi, jak artefakt im graczy zabierze. Ale to nawet nie chodzi o artefakta, no co jest oczywiście też możliwe. Ale ten... Według mnie, tak strzelam, że Hearthstone to graczy w tym momencie traci, więc... Już pomijam artefakta, który może jeszcze bardziej się do tego przyczyni. Wiecie, ja na przykład, tak jeszcze dokończę wątek. Ja na przykład rozumiem, że w tej grze dostaje się mimo wszystko dużo za darmo, nie? Że macie questy w grze, że dostajecie tego golda za rankedy i że są areny i tak dalej. Ale spójrzcie na to tak. Wychodzi dodatek, kupujecie preorder za 50 euro, czyli za ponad 200 zł. Otworzycie te pakiety i co wy po tych pakietach dostajecie, czy z tych pakietów dostajecie? 2-3 legendy, tak średnio powiedzmy. Wszystkie komony i rary, i to jest powiedzmy, że spoko, i trochę epików. Ale wydaliście na tą grę tyle, co na nowy tytuł AAA, nie? I oczywiście rozumiem to, że dostaje się w grze, w związku z czym nie może to wszystko kosztować 200 zł. Natomiast mam wrażenie, że można by zrobić nieco lepszy system, taki, który bardziej byłby sprawiedliwy na przykład. A nie tak jak Blizzard robi. No ale to Blizzard to Blizzard, wiedzą co robią, nie ma co się czepiać.